Słuchajcie, kochani, co ja dzisiaj w kuchni przygotuję? Kabaczkę, czyli inaczej mówiąc cukinię. To jest moja cukinia, ona występuje również w kolorze żółtym, jest też zielona i ja taką właśnie posiadam. I dzisiaj z tej ogromnej cukinii będę robić placuszki z właśnie jajkiem, cebulką, z przyprawami. Oczywiście obierzemy cukinię i smażymy na oleju. Zapraszam serdecznie na oglądanie mojego filmu. I czas na składniki. Jedna ogromna cukinia, mogą być dwie mniejsze jak najbardziej. Będziemy potrzebować oleju do smażenia, ja tu mam rzepakowy. Jedna łyżeczka wegety, szczypta soli, szczypta pieprzu, taka dosyć spora. Myślę, że gdzieś pół łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki soli. Tutaj będą trzy jajka, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery jajka. Wy tutaj widzicie sześć jajek, ponieważ jedno jajko miało podwójne żółtka i to drugie też miało podwójne żółtka. No to już nie chciałam sobie mieszać, wykorzystam wszystkie. Także dwa duże i cztery malutkie lub cztery duże jajka. Cztery łyżki płaskie mąki pszennej, jedna cebulka i odrobina szczypiorku, jakby mniej więcej pół pęczka. Działamy. Przygotowujemy placki. Pierwszą rzeczą, jaką będę robić, to oczywiście obranie tej cukinii ze skórki. Jeżeli to jest cukinia nie młoda, tylko troszkę starsza, wyjmujemy gniazdo nasienne. Jeżeli macie młode cukinie, to oczywiście możemy również wykorzystać środek. Ja z tego tytułu, zobaczcie, że ta cukinia już ma gniazda nasienne, wyjmuję z środka. Może nawet pomogę sobie łyżką. Super, wydrukowana jedna połówka, a teraz obieramy skórkę. Jak widzicie, obieram tak, żeby mi było wygodnie, kroję na mniejsze kawałki, nie ma to żadnego znaczenia, będę wszystko ucierać na grubych oczkach, na tarku, bądź maszynce do rozdrabniania. Mama, to dla Ciebie. A co ja tu mam? Piękny obrazek, dziękuję kochanie, dziękuję. Moje cukinie obrane, pozbawione gniazd nasiennych. I teraz tak, moi drodzy, albo ucieramy tą naszą cukinię na takiej standardowej tarce grube oczka. Zejdzie nam troszkę dłużej, albo ja sobie po prostu wykorzystam moją maszynkę do mielenia. Ona jest również do szatkowania. Mam taką końcówkę, słuchajcie, okrągłą. Wkładam i zmielimy dosłownie w dwie sekundy całą cukinię. Uwaga, będzie głośno. Moja cukinia pięknie, słuchajcie, poszatkowana. Bardzo dobrze mi się sprawia
właśnie ta maszynka z Zelmera z funkcją szatkowania. Mam już od wielu, wielu lat. I teraz tak, tą cukinię musimy pozbawić troszkę wody, bo jednak ma za dużo wody w sobie. W związku z tym bierzemy sobie wegetę i delikatnie posypujemy tą wegetą. Myślę, że gdzieś tak półtorej łyżeczki. Wymieszamy. W wegecie jest sól, więc na pewno nasza cukinia zmięknie i pozbawi się nadmiaru wody. Ok, cukinia wymieszana razem z wegetą. Odstawiam sobie ją do... niech ona wypocznie. A teraz kolejna czynność, moi drodzy. Pokroimy cebulkę i szczypiorek. Teraz cebula, oczywiście nie będę się męczyć, tak jak poprzednio, użyję mojego rozdrabniacza. Chcę, żeby ta cebula była bardzo, bardzo, bardzo drobno zmielona, jak najbardziej się da, więc będę szatkować ją długo. Spójrzcie, jak pięknie poszatkowana, prawie miazga. I o to mi chodziło. Resztę składników, czyli pozostałe składniki, mieszamy, wyrabiamy razem ze szczypiorkiem, jajkami. Tutaj mamy również mąkę. Doprawimy tutaj jeszcze pieprzem i solą. Wygląda jak jajecznica ze szczypiorkiem. Zobaczcie, cukinia puściła wodę. Tak jak mówiłam, dzięki wegecie, a wręcz w sumie to dzięki soli, która jest w wegecie. Cukinia puściła wodę, nasze placki nie będą
pływać, nie będą mokre. Odsączamy i przekładamy do naszej mikstury jajecznej. Teraz wszystko mieszamy. Przechodzimy z naszym farszem cukiniowym na indukcję. Będziemy smażyć. Patelnia na indukcję, nagrzewamy patelnię, wlewamy olej, i czekamy, aż się rozgrzeje, aby była mega, mega wysoka temperatura. Oliwa gorąca, nagrzana. Nakładamy pierwszą porcję. Te placki wydają się dosyć rzadkie, ale nie martwcie się, to jest jajko, szybko jajko się ścina, więc na pewno nam się placuszek nie rozpłynie. Szczypiorek dodał nam taki bardzo ładnego wyglądu. Placki wyglądają świeżo i apetycznie. Te placki doskonale nadają się również na odgrzanie na drugi dzień. Próbowałam, praktykowałam, naprawdę smakują identycznie jak po usmażeniu. Kochani, i tak oto prezentują się moje placki cukiniowe. Przypominam, w moich plackach jest cukinia, cebulka, szczypiorek, mamy też jajka. Przepięknie pachną, smak taki słodko-pikantny, bo jest pieprz. Serdecznie polecam do odgrzania na jutro, na dzisiaj, na świeżo do zjedzenia. Oczywiście komentujcie, wstawiajcie zdjęcia, jeśli Wam się przepis spodoba. Zapraszam do komentowania.